Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. To jest taka druga część pogadanki na temat całej tej mojej gry z Cyberpunkiem 2077. Otóż, moi drodzy, jeśli chodzi o fabułę, to też od tego zacznę. Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, w którym miejscu jestem, ale mogę wam powiedzieć tak, że dzisiaj, czyli 22 listopada, na dobrą sprawę udało mi się, no, że tak powiem, znaleźć tą całą Alt Cunningham. Ale żeby nie było tak różowo, od razu wam powiem, że jeśli chodzi o fabułę, tą główną, nie wiem do końca, w którym miejscu się znajduję, w którym momencie i ile jeszcze przede mną jest. Natomiast, no, w każdym bądź razie muszę się jeszcze spotkać z Takemurą i... No tam wiecie, tam chyba zadanie z całą tą paradą już wczoraj, czy tam przedwczoraj, czy kurwa jeszcze wcześniej, nie pamiętam nawet kiedy, zdobyłem tą całą drzazgę, czy ten chip z mniej więcej jak ta parada będzie wyglądała, co się będzie działo, trzeba będzie zrobić i tak dalej. Ale jestem jeszcze przed tym zadaniem z właśnie z Takemurą odnośnie tej całej parady, z Hanako i tak dalej, więc nie mam zielonego pojęcia, ile fabuły jeszcze mnie czeka. Natomiast to, co mnie się osobiście spodobało, to to, że nie muszę niejako, że tak powiem, progresować tej całej fabuły, żeby mieć możliwość robienia innych rzeczy. Czyli nie muszę, że tak powiem, tak bardzo się na tą, z tym wszystkim starać, nie muszę, może starać to może źle słowo, ale nie muszę z tym wszystkim tak pędzić. Jeżeli, że chcę, że jeśli chcę pociągnąć tą fabułę dalej, to ona na mnie zaczeka, że wiecie, to nie jest tak jak chociażby z Wiedźminem 3, czy nie wiem, z czymkolwiek innym, nawet przy Assassin's Creed Valhalla tak nie miałem, że no chcę iść z fabułą i tak dalej, to muszę, nie wiem, trochę podekspić i tak dalej, wiecie, zdobyć trochę tego doświadczenia, podnieść swój poziom i tak dalej. Owszem, coś takiego miałem chociażby właśnie w Wiedźminie 3, w Assassin's Creed Odyssey, w Valhalla, w Origins i tak dalej, ale wiecie, to nie było tak, że hej, gram cyberpunka i żeby podnieść coś, żeby iść dalej z główną fabułą, to muszę specjalnie, nie wiem, robić zadania poboczne. Czegoś takiego nie ma i według mnie jest to zajebiście fajnie rozwiązane, ponieważ nie mam takiego poczucia, że muszę już teraz robić te zadania poboczne, żeby pchnąć fabułę do przodu. Nie. Ja lubię grać swoim tempem. Jeżeli widzę, że coś można kupić, zrobić, nie wiem, odhaczyć i tak dalej, to ja na pewno zrobię, jeśli w międzyczasie będę musiał wykonać jakieś zadania poboczne czy coś, żeby zdobyć doświadczenie i tak dalej, to ja to będę wykonywał, żeby mieć ten hajs, to nie wiem, jakieś kontrakty, nie kontrakty, zlecenia, nie zlecenia, akcje i tak dalej. Ja to wszystko swoim tempem robię i za to uważam, że Cyberpunk 2077 jest świetną grą, ponieważ jak przed powiedziałem, na samym początku jestem przed zadaniem z tą całą fabułą, tam zrobiłem tych całych ludzi z Voodoo Boys i tak dalej, właśnie zadanie z paradą mi zostało. Tak naprawdę potem zobaczymy, co będzie dalej, ale nie mniej wcześniej te wszystkie masa zadań pobocznych, które będę chciał zrobić, te wszystkie zlecenia, które na tej mapie są, to daje mi takiego
takiego boosta już przynajmniej w tym momencie, że hej, nie muszę w tej chwili tak bardzo, nie wiem, progresować, nie muszę spieszyć się, lecieć z tym i tak dalej. To jest naprawdę zajebiste uczucie. A co za tym idzie, będę mógł sobie na spokojnie rozegrać, czy też właściwie skończyć ten cały tak zwany karnet bojowy w Modern Warfare 2 z sezonu pierwszego, że wiem, iż fabuła w Cyberpunku no po prostu na mnie poczeka, a ja jestem taką osobą, że jak już zaczyna gdzieś robić jakąś fabułę, kampanię czy coś, to no po prostu ją kończę i nie odpala innej gry do momentu, aż albo fabuła się do momentu, aż ta cała główna historia, główna fabuła, kampania się nie zakończyła. I tak mam właśnie z Cyberpunkiem 2077. Wiem, że tam fabułę mogę sobie na razie, że tak powiem, olać i zająć się tymi wszystkimi innymi rzeczami w międzyczasie, właśnie chociażby no, kończeniem tego sezonu pierwszego, chociaż w sumie kończeniem, no jestem mniej więcej gdzieś już 30 parę procent gry, karnetu do wbicia mi zostało, no ale wiecie, zdobywać te wszystkie 33 czy tam 34 żetony to jest po prostu jakaś tragedia, ale cóż, nie będę się o tym wypowiadał, przynajmniej nie w tym materiale. Chociaż w sumie po części też. Powiem tak, jeżeli chodzi o samego Cyberpunka, nie napotkałem się właśnie na jakieś takie nie wiadomo jak wielkie błędy i ogólnie. Powiem wam szczerze, dwa razy, przynajmniej w dniu dzisiejszym, w przeciągu 5 godzin, miałem tak, że musiałem poczekać minutę, żeby wszystkie tekstury mi się załadowały i też wszystko się odpaliło. Ale no wiem też, że no One S nie jest może tą najpotężniejszą w tej chwili konsolą świata. Co prawda 2017 a 2022 to mimo wszystko. No jeśli chodzi o technologię, to jest w chuj czasu. A swoją drogą 2017, no to hej, ten kanał już mniej więcej w tym czasie był. No i też zacząłem nagrywać, więc czas leci nieubłaganie. Nic na to nie poradzimy. Powiem tak, gdybym miał ocenić Cyberpunka 2077, jeśli chodzi o fabułę, to moim zdaniem jest ona lepsza niż w Wiedźminie 3. Bo o ile w Wiedźminie 3, z tego co ja wiem, zakończeń jest chyba, są chyba trzy zakończenia, czy też te wszystkie zakończenia łączą się niejako w jedno. Nie wiem, czy to jest jakaś teoria, czy też nie, czy może faktycznie jest jedno, ale podzielone na trzy zakończenia. Szczerze mówiąc, nie wiem i za bardzo. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć, że te trzy zakończenia jedno zakończenie zostało podzielone na trzy i w zależności od naszych wyborów, jakich dokonamy w trakcie gry, których jest niewiele, no to zobaczymy, jak to się stanie. No nie przekonuje mnie to, ale no na pewno fabuła Cyberpunka przynajmniej dla mnie i w moim odczuciu jest o wiele lepsza niż Wiedźmina 3, ale też nie ma co porównywać Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077, z racji, że to są dwie gry z zupełnie innych, nazwijmy to, kategorii. Czy tak ostatecznie będzie? Nie wiem, ale jedno mogę wam powiedzieć, że na pewno będzie coś, możliwość, może nie tyle co możliwość, ale być może jakaś następna odsłona Assassin's Creed. Tak, wiem, wyciągam porównanie Assassin's Creed z Cyberpunkiem, nie ma najmniejszego sensu, ale kto powiedział, że wszystko musi mieć sens?
No właśnie. To też zobaczymy, jak to będzie wyglądało na nowego Asasyna. Czekam. A propos Asasyna, w końcu, kurwa, 6 grudnia do Valhalla zostanie dodana, czy też już została dodana, bo wy ten materiał prawdopodobnie oglądacie po 10, po 6 grudnia. Otrzyma będzie to, że no, otrzymamy ten cały ostatni rozdział życia Eivor, jak wypływacz też rozstaje się z tą całą z Anglią i wyrusza, żeby zamieszkać w Ameryce Północnej. Zobaczymy, jak to koniec końców będzie wyglądało. Powiem wam szczerze, że ja jestem na to niesamowicie, że tak powiem, najarany i prawdopodobnie będę musiał sobie zwolnić miejsce. Prawdopodobnie Sniper Elite 5 na ten czas zostanie wywalone, chociaż no, zobaczymy, bo w grudniu może też coś ma dojść do właśnie do Sniper Elite 5, ale czy tak będzie, zobaczymy. Jeśli którego dnia, no to też zobaczymy. Ale niemniej Sniper Elite 5 na pewno jeszcze u mnie na kanale zawita. Call of Duty Vanguard może też będę musiał usunąć, żeby Valhalla zainstalować. I w Valhalla też na pewno trochę czasu będę musiał spędzić, ponieważ no, pokonać tych wszystkich członków zakonu pradawnych. No trochę do odszukania mnie ich czeka, trochę grania to zajmie, ale powiem wam szczerze, tak czy siak, na pewno może sobie pomogę internetem, może nie, może po prostu w samej grze gdzieś mi się napatoczą, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak więc cóż, czekam. Ostała w marcu, w sumie dawno do Valhalla nie zaglądałem, chyba to był luty, marzec, kiedy wyszedł świt Ragnaroku. I całkiem przyjemny dodatek, bardzo przyjemnie mi się w niego grało. Więc muszę powiedzieć, że no czekam. Czekam, ale nie mogę powiedzieć, że do Valhalla jest jakąś, przynajmniej dla mnie, bardzo dobrą odsłoną Assassina. W moim odczuciu jest gorsza niż Odyssey, ale na pewno jest lepsza niż Origins. No, tak więc dla mnie Odyssey zawsze będzie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o Assassiny. A jeśli chodzi o wersję RPG tych serii Assassin's Creed, jest no, na pierwszym miejscu, na drugim Valhalla, na trzecim Origins. Przykro mi to mówić wszystkim osobom, ale które lubią Valhalla, lubią Origins, ale ja osobiście zdecydowanie wolę tematy Grecji niż jakiegoś przeterminowanego Egiptu lub no powoli, że tak, tej całej fascynacji wikingami i tak dalej. No ale cóż, takie czasy są. Ale wracając do Cyberpunka. Powiem szczerze, że chyba nie było takiej gry, przynajmniej w ostatnim czasie, gdzie faktycznie czy też chciałbym robić zadania poboczne, czyli na razie odpuścić sobie fabułę i robić zadania poboczne. Nawet Wiedźmin 3, powiem wam szczerze, no nie było tak, że faktycznie chciałem robić te wszystkie zadania, że chciałem w ogóle to robić. Tą całą fabułę bardziej to było z tego, że chcę ciągnąć fabułę dalej, no to trochę tych zadań pobocznych tak czy siak porobię. Nie były przynajmniej wtedy, jak ja ogrywałem Wiedźmina 3, to był właśnie około, może nawet 2018 rok. Musiałbym sprawdzić w osiągnięciach. No, powiem wam szczerze, no Cyberpunk czegoś takiego nie ma. Tu mogę sobie na spokojnie odłożyć fabułę, natomiast w Wiedźminie 3, no czegoś takiego po prostu, przynajmniej według mnie, nie było, że odłożę fabułę na jakiś czas i że coś się stanie, że zapomnę. Natomiast ten cały świat na pewno, no tutaj dość mocno
pomógł. Jeśli chodzi o Wiedźmina 3, moi drodzy, moje osiągnięcie, tak, kurwa. To było w 2000, którym? To było moje pierwsze osiągnięcie, to było 2000. 17 z tego co widzę. I to było kiedy? 22 styczeń, kurwa. Wrzesień 2017. No. A o samą podstawkę ukończyłem. Nawet nie wiem, nie widzę, kiedy to było. Nie. Chyba nawet nie ma osiągnięcia, żeby ukończyć grę. No. Nie, nie widzę. Ni hu hu. No, chyba nie ma. W każdym bądź razie 2017, 2018 to był ten moment, kiedy właśnie grałem tego całego Wiedźmina. I powiem wam szczerze, do tego 2022, no, jedyną lepszą grą niż Wiedźmin 3 jest Assassin's Creed Odyssey. Jedyną grą chyba według mnie lepszą od Assassin's Creed Odyssey jest Cyberpunk 2077. Ale wiecie, to jest na ten moment, że tak powiem. I cóż mogę więcej powiedzieć? Mogę więcej powiedzieć na pewno to, że takich materiałów w przyszłości na pewno będzie więcej. Na pewno będę też omawiał, nie wiem, jakieś inne tytuły i tak dalej, ale wiecie, na razie tyle rzeczy wychodzi, ty też chcę ograć i tak dalej. Do Cyberpunka tak czy siak na pewno będę, jak już ukończę tą całą główną fabułę, zrobię tam zadania poboczne, odblokuję sobie wszystkie punkty szybkiej podróży, zbiorę tam rzeczy, nie rzeczy, porobię i tak dalej, i tak dalej. No to na pewno będę chciał, nie wiem, może nawet sobie od Cyberpunka na jakiś czas odpocząć, porobić parę innych rzeczy. Jak to będzie, zobaczymy. Ile też tego będzie, to też się zobaczy. No i cóż, to by było na tyle. Ja za chwilę zabieram się do. A nie, przepraszam, jeszcze nie tyle. Teraz w najbliższym czasie, czyli jutro, środa, 23 listopada, prawdopodobnie będę też zabierał się za ogrywanie tego całego zagranie w Modern Warfare 2 2022, z racji tego, że to jest mój dzień wolny, a ja w dni wolne lubię sobie poświęcić ten czas na inne tytuły i przy okazji nadrabiać filmy na YouTubie, których mam do nadrobienia. No w chuj dużo. W chuj dużo filmów do nadrobienia mam, tak czy siak. A jak mam na przykład na rano, to po południu też lubię sobie usiąść, pograć, nadrobić na YouTubie właśnie materiały jakieś. I natomiast jeśli mam na pierwszą zmianę, na drugą zmianę, czyli na przykład na godzinę 14, tak jak dzisiaj, no to wolę sobie przysiąść, pograć tego Cyberpunka, jakieś tam zadania porobić i tak dalej. I powiem wam szczerze, jest to naprawdę zajebista opcja, zajebista sprawa. Jeśli ktoś pracuje na zmiany, to prawdopodobnie wie, o czym mówię. A nie, też taka mała ciekawostka. Kiedyś pracowałem chyba bodajże przez miesiąc albo półtora miesiąca przez takie
w tych ramach 8-16, ale no to nie jest praca dla mnie. 8-16 to wiecie. Niby to jest fajne, ale 8-16 to tak naprawdę z jednej strony. No kurwa, niby masz te 2 dni wolnego, sobota, niedziela. Ale no kurwa, to jest 8-16 i gdzie tak naprawdę porywa ci to cały dzień. Wracasz do domu, nie wiem, 17-18, 3-4 godziny i w kimę, żeby następnego dnia rano iść. No kurwa nie. Zdecydowanie bardziej przemawia do mnie praca na zmiany. I cóż, i przynajmniej też pomaga mi to w tym, że mogę właśnie tak jak teraz nagrać dla was jakieś materiały, przygotować się po prostu do nich, że nie muszę wszystkiego robić na hura, sobota, niedziela, dobra, siadam, nagrywam, gram i tak dalej. No nie. Na spokojnie mogę to wszystko zrobić, przygotować się do tego. Zresztą, kto pamięta, kurwa, styczeń, luty 2021, ten wie, o co chodzi. Kurwa, połowa lutego, a ja dopiero wrzuciłem update luty w połowie miesiąca. No cóż. Bywa, kurwa, i tak. Bywa i tak i... Pamiętam to do dzisiaj. Kurwa, co wtedy się działo. W ciągu jednego dnia nagrałem chyba 14 albo 13 filmów. To chyba był 30 albo 31 styczeń. I chyba właśnie te 12-13 materiałów zrobiłem, nagrałem, później wrzucałem wam codziennie jeden materiał. No kurwa. Nie, 8-16 to nie jest praca dla YouTubera, naprawdę. Ale są osoby takie, które lubią, mogą, ale jeżeli robicie materiały na YouTubie i pracujecie 8-16, czy też jakieś inne rzeczy, dajcie znać, czy wolicie taką pracę, czy czasem byście nie chcieli na przykład, nie wiem, pracy na zmianowej spróbować. Dobra, moi drodzy, to tyle. Trochę końcówka taka. O zdecydowanie innych rzeczach niż cyberpunk, czy też ogólnie temat gier, ale wiecie, czasem od gier też trzeba na tym kanale odejść. Każdy ma normalne życie, wiecie, rzucić się trochę, czy też rzucić taką piłeczkę. Zobaczymy, kto tą piłeczkę odrzuci. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja się będę zawijał, zbierał, szedł na autobus. I cóż, do roboty. Może jutro też coś nagram. Może nie, nie wiem. Jutro prawdopodobnie też będę nadrabiał filmy, czyli 23 listopada to będzie dzień nadrabiania filmów, materiałów wszelkiej maści. Zobaczymy, jak to będzie, jak to wyjdzie. No i cóż, tyle. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa.